Ale jak to tam, żeby było widać? No to tam młody zwłaszcza. Przyspieszyłeś trochę tempo? Kurwa, oczywiście, że nie. Ej, bo nigdy nie byłem też taki chudy i lekki, wiesz. Nigdy nie byłem szybszy niż teraz. Napierdzielam, naprawdę nie widać rąk. Ta stójka, którą mam, to ja też nie uważam się jakiegoś wirtuaza, kurwa, stójki, ale na pewno mam lepszą niż on, więc musiałem poprawić te słabe strony, gdybyśmy wylądowali w tej jego płaszczyźnie, nie? Wiesz, że on podobno, kiedyś widziałem taki wywiad, Damian Janikowski powiedział, że on odklepał? Też, widziałem, tak, ale pamiętaj, że tacy zawodnicy jak Damian Janikowski bardzo uważają, żeby nie zapaść kontuzji i jak tylko chwyci, to wiesz, normalnie by się na walce pewnie wykręcał, ale... musiał chwycić też, no nie? A to jest koń. Dlatego mówię, że nie bagatelizuję i lekceważę Wiewióra pomimo tego nokautu. Chociaż na pewno ten nokaut uważam, że nie ma szans, że gdzieś tam w głowie mu to siedzi, bo to nie jest tak, że ktoś ci zgasi światło i ty sobie tak normalnie, nawet jak sobie uważasz, że będziesz wszystkim gadał, że tak, że to nic mi nie zrobiło, to podświadomość twoja pamięta to. Mózg jest taki, że on pamięta takie rzeczy. Wiecie, jak na przykład z Artkiem Szpilką było, gdzie po pierwszym nokaucie potem już było coraz częściej te nokauty były. Jednak mózg się boi, już mu się raz włączyła ten wiesz, samozapłon, to ostrzeżenie, ten wyłącznik raz, jak już ten bezpiecznik raz został wyjebany, to już potem łatwo go wywalić. Więc myślę, że gdzieś tam prawy sierpowy, jak wejdzie człowieku, czy taki overhand, jak szykuje na niego, to Totalna siła. On powiedział, że nie masz tego silnego ciosu, że chyba nawet Muran mówił, że nie masz tego silnego ciosu. Jak to skomentujesz? Słuchaj, oczywiście, że nie miałem, bo byłem bardzo pospinany. Dopiero mocno bić to ja zacząłem niedawno tak naprawdę. Teraz naprawdę uderzam tak, że mam, wiesz, rozjebane, rozpierdolone te kostki. Widać, że trenuję coś, gościu. Uderzam naprawdę z luzu. Mi brakowało tego luzu, takiego amerykańskiego luzu, żeby te ręce luźno. Ja cały czas uderzałem tak, nie puściłem barku, nie wkręciłem biodra. Pracowałem cały czas nad tym. Przyjeżdżałem tutaj do Michała, do Piaseczna. Michał Jabłoński, w ogóle jeden z lepszych trenerów K1. I uruchomiłem wreszcie to biodro, uruchomiłem ten luz, więc myślę, że teraz może być wreszcie mój pierwszy nokaut. Był ten hashtag, wypad wiadomo z kim i teraz nie wiem, czy twój kolega, czy twój były kolega walczy w turnieju, no, gdzie Muran walczy. Jak ty skomentujesz to zachowanie? Wiesz co, ja już nie chcę tego komentować, niech każdy sobie żyje własnym życiem, komu daje szczęście. Nie próbuj ci Tomka trochę. No, czyli działo się ten wokół ciebie. Ile walk mogłeś jeszcze mieć innych? Nie. Z jednej strony fajnie było, było dużo ciekawych rzeczy i było coś, co mi się działo, ale ja nie lubię, kurwa, nie radzę sobie. Może sobie nie, że nie radzę. Nie lubię, jak mi ktoś mega ciśnie, jak jest duży hejt. Nie umiem tego robić. Niektórzy opierają na tym swój content. Są do tego przygotowani. Tomek to co chwilę coś jest o nim, co chwilę coś pierdolnie. I on się do tego przyzwyczaił. Ja z nim gadam, stary, w chuju to ma. Przecież on już ma być 45 lat. Co on mu gówniarze, że piszą? Wyjebane ma w tych gówniarzy. Ważne, że się hejt zgadza. Tu turniej, tu walka z tym, z tamtym, kolega się do niego stara. Spoko pomysł, ale mi to nie leży. Powiedział, że jest w stanie cię znokautować. Myślisz, że jest w stanie? Że ta stójka jego jest na tyle dobra, na tyle lepsza twoje, że jest w stanie cię znokautować? Ja myślę, że nie jest. Serio? No nie jest w stanie mnie znokautować. No nie sądzę, by był w stanie mnie znokautować. Ten Muranie nie ma jakichś mega mocnych ciosów, nie? Murański dużo bardzo wytrzymał, chociaż on jest był wytrzymały też, nie? Ale... bardzo. Ale nikogo nie zakładował do tej pory ten Colany. Mówił, że teraz się dużo zmieniło. Mówił, że już ma ten luz w ciosie, że ma to siłę. No i że właśnie to wszystko będzie decydowało o tym, no, że będzie mógł jednak właśnie znokautować ciebie. Myślę, że się myli. Ten parter. Podobno ty kiedyś poddałeś Damiana Janikowskiego na treningu, tak? To prawda? Tak, to prawda, prawda. Jaką techniką? Skrętówką. A, no to się nie dziwi, że klepał. Ale to mocno, mocno. Słuchaj, a jeszcze jedna sprawa a propos Arka. Nie sądzisz, że ta przewaga tych warunków fizycznych, czułeś tę przewagę w walce z Alanem? Nie czujesz, że tutaj też może być decydująca? Nie, wiesz, tutaj mam swoją płaszczyznę, więc myślę, że go rozjebię. A jak twoja spina z Darolwem, mi powiedz? No śmiesznie, no. Na Statue Cage'u wyszła taka sytuacja, nie? Wcześniej go tam skrytykowałem za jego styl walki. No, śmieszy mnie ta sytuacja ogólnie, ale jak on bardzo chce, to mogę z nim walczyć, chociaż nie wiem, czy to jest sens. No, on mówił, że w boksie chyba, tak? W boksie, no, mogę z nim wyskoczyć, no, ale... Myślisz, że byłby dla ciebie wyzwaniem? Myślę, że nie. Jesteś pewny siebie ogólnie, Wiewiór. To dobrze chyba. No dobrze, dobrze. Jak to ostatnio powiedziała Ewa, kobiety lubią pewnie siebie mężczyzn. A ciebie lubią? Tak, no, lubię. Już powodzenia o kobiet? No, dobrze. A propos Adriana Polaka. Jeżeli dostałbyś propozycję walki z nim, to przyjąłbyś, czy by sobie powiedział nie, za to co zrobiłeś, nie dam ci pojedynku? Wiesz co, jakby zasłużył na walkę o pas, no to bym przyjął, no. Ale na pewno byłaby między nami mocna spina. Zrobił świństwo straszne, ale jak ja mam pas i on zasłuży swoimi walkami na walkę o pas, no to ja nie będę patrzył na to, nie, bo tobie nie dam. No. Co ty robisz w ciągu dnia? Co, no nie, no różne rzeczy robię. No, no co, trenuję. Czas z dziewczyną spędzam. No to stary, to wszystko jest w bani. No to jak ktoś do ciebie dzwoni, no to bierzesz telefon i po prostu... Ale to
wydaje. Tobie się to tak wydaje, bo ty nie masz tego, co ja, nie odczuwasz tego. To jest, ty nawet momentami, wiesz, ja odczuwam lęk przed tym, żeby cokolwiek robić, wiesz, co będzie taki wstręt. Tak większe społeczeństwo w naszym kraju. Taki wstręt, ale są momenty, że mam zupełnie inaczej. Są momenty, że jest okej, że jest dobrze, wiesz, o co chodzi. Mi trochę w tym pomogły, a powiem, chuj tam, będę, no, ja będę się ukrywał na wywiadzie. Trochę mi na przykład pomagają z tym grzyby, nie? No to co, taka prawda, to jest sobie dobre dla psychiki, to nie będę się z tym ukrywał. Że czasami właśnie jak... zjem te grzyby, no to potem jakiś czas właśnie jestem bardzo dobrze zorganizowany, wszystko jest okej i tak dalej, nie? Ale później to mija, nie? I z tym jest problem. To są psychodeliki, stary. Jeśli chodzi o to, że psychodeliki są świetnym lekarstwem właśnie na takie rzeczy, na depresję, na alkoholizm, tylko najlepiej to zrobić z jakiegoś specjalistą. Z lekarzem, a nie ty się sam leczysz, nie? Dlatego właśnie chcę pójść na jakąś terapię właśnie psychodeliczną, żeby się naprawić, tylko że to jest błędne koło, bo odkładam to na fotel. No tak, ale też, stary, żebyś nie wpadł przez to w uzależnienie. Nie, od psychodelików się jest bardzo ciężko uzależnić, dlatego że to jest właśnie taka substancja, która nie uzależnia, nie? Ona jest grzyby na przykład są najmniej szkodliwą używką, jak masz wykres używek i tak dalej, te grzyby są najmniej szkodliwe. Nie jest to substancja z potencjałem na uzależnienie, dlatego że wpływa w ten sposób na psychikę, że nie ciągnie cię aż tak ponownie, żeby to zrobić. Może naprawdę warto iść do specjalisty, żebyś ty sobie sam nie zrobił krzywdy. No tak, właśnie mam taki zamiar, nie? Właśnie. No tylko żeby to nie było, że ty to będziesz odkładał na później, jak te odbieranie telefonu. Właśnie odkładam i właśnie w tym problem, nie? No. A jaki ty miałeś upadek i jak cię znokautował Alan? No bo podobno to wyliczyłeś. 90 km na godzinę to prawie.